W zeszłym tygodniu recenzowałem grę, która jest dość słabo znana w Polsce. To zresztą było, można było zobaczyć po wyświetleniach tego materiału. I powiedziałem tam, że jest to pierwsza z kilku takich gier, o których będę mówił. Była pierwsza, no to dzisiaj jest druga. Kolejna gra, o której w Polsce chyba mało kto słyszał. No ale dzisiaj to się zmieni. Czołem, z tej strony Tomek Dobos z Gambit TV. Ja opowiadam wam, co myślę o grach planszowych, abyście wy nie musieli kupować ich w ciemno. Dziś, tak jak powiedziałem, kolejna gra, która jest raczej słabo znana w Polsce, a tą grą jest Hero Path Dragon Roar. Gra autorstwa Izika Nevo. Nie wiem, czy dobrze w ogóle przeczytałem, niby łatwe imię i nazwisko, ale pewnie je zarżnąłem. Wydana przez Unique Games. I wydawnictwo Unique Games podesłało mi tę grę oraz dwa dodatki, o których też będę wspominał, do zrecenzowania, za co serdecznie dziękuję. Czym jest Hero Path Dragon Roar? To gra przygodowa, w której bohaterowie, gracze wcielają się w pewnych bohaterów i ruszają w świat fantazy, aby pokonać smoka. Po drodze będą rośli w siłę, będą zbierali przedmioty, będą uczyli się nowych umiejętności, będą walczyli z pomniejszymi wrogami, no a ich głównym celem będzie dopadnięcie wielkiego, strasznego smoka w jego leżu, w jednym z trzech leżów, leży, siedlisk, i zabicie go. Jak wygląda Hero Path? Za chwilę pokażę wam przy stole, a potem wrócimy tutaj i powiem wam, co sądzę o tej grze. Także zapraszam. Okej, moi drodzy, to jest właśnie Hero Path Dragon Roar, gotowy do rozgrywki na 6 osób. Podstawka, co prawda, zawiera tylko 4 postacie. Ja mam to szczęście, że dostałem również dwa dodatki zawierające dodatkowe postacie, giganta i czarodzieja. Ta wielka plansza przedstawia krainę, po której nasi bohaterowie będą się poruszać, w której będą walczyli z różnymi monstrami, w której będą się rozwijać, będą nabywać nowe umiejętności, sprzęt, czary i tak dalej, aby w końcu pokonać złego smoka. Każdy gracz dostaje, oprócz swojej figurki, które tutaj widzicie, dostaje swoją planszę gracza. Na tej planszy zaznacza swoje cechy. Każdy ma 5 cech i zaznacza je takimi oto ślicznymi żetonikami. Na tej planszy również każdy z graczy będzie trzymał karty, jakie zdobędzie. Będzie to jego sprzęt, będą to czary, umiejętności i tak dalej. I tak dalej. Postacie w zasadzie są takie same. To, czym się różnią, to startowa wartość tych cech oraz ewentualnie to, ile mają na początku jedzenia i złota. Natomiast w trakcie gry te różnice będą się zacierać. Żadna postać nie ma jakichś specjalnych zdolności tylko dla niej dostępnych. Tak? Wszystko zależy od tego, jaka jest wartość cechy i jaki sprzęt czy też zdolności dostaniemy w trakcie gry. Na początku gry każdy gracz, oprócz tejże planszetki, figurki i innych zasobów, otrzyma też pewną liczbę kart, umiejętności i sprzętu. Te karty będą draftowane, więc każdy ma szansę wybrać pewien swój zestaw. No i kiedy to wszystko mamy, możemy przystąpić do gry. Jak już powiedziałem, celem rozgrywki jest zabicie tego oto radosnego smoka, który będzie się przemieszczał po planszy. Gracze wykonują swoje tury po kolei. W turze gracz ma 4 akcje i wybiera je z 5 dostępnych. Może wykonać kilka takich samych, wykonuje je w dowolnej kolejności. Nie opowiem wam o wszystkim, co tu się dzieje, nie opowiem wam wszystkich zasad, bo jest tego naprawdę, naprawdę dużo. No i trwałoby to maksymalnie czas, maksymalnie długo i postaram się to zrobić jak najszybciej. Pierwsza akcja, jaką można wykonać, to ruch. Poruszyć się można maksymalnie o
cztery pola. Poruszamy się, możemy przechodzić między białymi kreskami, to są granice pól. Nie można przechodzić przez czarne kreski, to są granice regionów. Tutaj tylko można wejść sobie przez odpowiednią bramę. Przez rzekę poruszamy się albo mostem, albo przy pomocy takiej oto radosnej tratwy. Pierwsza rzecz to ruch, tak? Na końcu, kiedy zatrzymamy się, odkrywamy wroga, jeżeli stoimy na polu z zakrytym wrogiem, jeżeli stoimy na polu, na którym znajduje się symbol lokacji, a takiej lokacji nie ma, wyciągamy lokację, powiedzmy, że zatrzymałem się tu, wyciągamy lokację z wora. Te lokacje są takie oto ładne. Stawiamy i jest to nowa lokacja dostępna dla graczy. Kolejna akcja, jaką można wykonać, to odwiedzenie lokacji. Jeżeli jesteśmy na polu z lokacją, nie ma tam potwora, jest wszystko spokojnie, możemy taką lokację odwiedzić i wykonać różnego rodzaju akcje. Każda lokacja ma coś do zrobienia. Czasami będziemy coś płacić, będziemy coś dostawać, będziemy się leczyć, będziemy podnosić nasze cechy, będziemy robić dużo różnych ciekawych rzeczy, jeżeli trafimy do danej lokacji. Kolejną akcją, jaką można zrobić, jest walka. Jeżeli stoimy sobie na polu z odkrytym potworem, możemy z nim walczyć. Walka jest bardzo prosta. Ogranicza się w zasadzie do rzucania kośćmi i drobnego liczenia. Mamy 6 typów wrogów. Każdy wróg ma swoją siłę plus rzut kostką. Specjalna kość dla wrogów, specjalne kości. Walczymy z wrogiem, na przykład mamy tutaj szkieleta. Szkielet ma 8 siły plus kostka, czyli kostka standardowo, kostka z tego, zabiłem giganta, no i rzucamy. I szkielet ma 12 punktów ataku. Ile punktów ataku ma gracz? Najpierw sumuje wszystkie swoje cechy, tak? Suma jego wszystkich cech to jest jego podstawowa wartość ataku. Do tego dorzuca dwie swoje kości i ewentualnie dokłada różne rzeczy ze sprzętu, czarów i umiejętności, które posiada. I teraz jeżeli rzuciliśmy więcej, wygrywamy walkę, dostajemy jeden punkt doświadczenia, czyli jakby nasze cechy powiększają się o jeden. Dociągamy kartę fortuny, która nie zawsze jest fortuną, czasami robi bardzo złe rzeczy. Wróg trafia na specjalny tor, dzięki któremu wrogowie stają się silniejsi, smok będzie się ruszał i tak dalej, i tak dalej. I to jest koniec. Jeżeli wyniki byłyby równe, jest remis. My nadal jakby wygrywamy, tak? Czyli dostajemy nagrody i tak dalej, i tak dalej. Wróg schodzi z planszy, ale my również tracimy punkt żywotności. Natomiast jeżeli rzucamy niżej, no to oczywiście przegraliśmy, żadnych nagród nie ma, tracimy żywotność. Ale jeżeli walczymy z tym samym wrogiem dwa razy z rzędu i przegramy dwa razy z rzędu przynajmniej, to za to, że jesteśmy tacy nieustępliwi, dostajemy jeden punkt doświadczenia, a wróg mówi, dobra, mam cię w nosie, idę sobie na pole obok, nie chcę tutaj stać, bo ty mnie po prostu cały czas bijesz. Także tak wygląda walka. Dzięki walce rośniemy w siłę. Dzięki walce będziemy zdobywać jakieś tam ciekawe rzeczy. Kolejna rzecz, którą możemy zrobić, to akcja odpoczynku. W trakcie akcji odpoczynku oczywiście odzyskujemy żywotność. Standardowo jeden. Możemy sobie też zjeść chlebek, żeby odzyskać tej żywotności więcej. A także będziemy mogli rzucić sobie specjalną kostką przeszukiwania, która da nam jakieś profity. A to złoto, a to dodatkowy chlebek, a to kartę fortuny. Coś fajnego jesteśmy w stanie znaleźć. I piątą akcją, jaką możemy wykonać, jest specjalna akcja, którą możemy zaszkodzić innemu graczowi. Jest to akcja spotkania z tym graczem na tym samym, z graczem, z którym jesteśmy na tym samym polu. I w ramach tej akcji możemy mu robić krzywdę. Możemy go albo napaść. Jeżeli go napadniemy, to
wysyłamy takiego gracza do goblińskiego więzienia, no on się musi stąd wykaraskać. Możemy go też po prostu okraść. Jeżeli go okradamy, zabieramy mu jedną kartę ekwipunku bądź magii z jego planszetki. Jeżeli ma tych kart więcej, no to on wybiera, którą żeśmy mu zabrali. No i można też mu po prostu zakosić złoto lub jedzenie. Co ciekawe, nie można takiej akcji spotkania z innym graczem wykonywać na tym samym graczu ciągle i ciągle, żebyśmy nie po prostu nikogo tam nie ubijali za bardzo. Do tego gracz, którego żeśmy napadli, traci jeden punkt żywotności, a my jeden punkt żywotności zyskujemy, no bo po prostu tak. I to z grubsza wszystkie akcje, jakie tutaj mamy. Jak powiedziałem, bijemy się ze smokiem. Żeby bić smoka, trzeba zakończyć ruch na polu z flarą, która jest dookoła jego leża. Ta flara będzie nas raniła, więc mamy już gorzej. Smok ma 15 ataku, standardowo, plus oczywiście jego radosne kostki. No i jeżeli go zabijemy, to wygrywamy grę, jesteśmy największym bohaterem tego miejsca. Smok jednak potrafi się jeszcze ruszyć, potrafi zrobić nam niezłe kuku. Kiedy to się dzieje? Kiedy zabijamy potwory, one trafiają na ten tor i sprawiają, że wszystkie inne potwory są silniejsze, włącznie ze smokiem. To jest ich dodatkowa siła. Kiedy na jednym polu znajdzie się czwarty potwór, to kolejny, powiedzmy, że tu coś pozabijałem, to kolejny trafia na pole wyżej. Kiedy postępuje ciemność, bo tak to się nazywa, czyli kiedy zrzucamy potwora na kolejne pole poza jedynką, smok się rusza. Aktywny gracz wybiera, gdzie ruszy się smok. Smok sobie tam przelatuje. Smok będzie też palił jakiś region, czy wszyscy w tym regionie będą dostawali rany, chyba że są w bezpiecznym miejscu, co ich przed tym chroni. Dodatkowo będą się pojawiały nowe potwory wyciągane z wora. Znaczy, ten wór nie jest częścią zestawu, ja go sobie dostałem od znajomej, żeby było łatwiej. Pojawiają się nowe potwory, pojawiają się nowe lokacje. Ten wór już jest w zestawie. No i w tym momencie, kiedy zakończymy turę smoka, smok sobie gdzieś tam przeleci, następuje wznowienie tury gracza, który spowodował ruch smoka. No i tak sobie gramy, tak? Zyskujemy nowe zdolności. Tych zdolności, tych kart jest mnóstwo. Zyskujemy nowe karty magii, są jakieś czary, tego typu rzeczy, przedmioty magiczne, tak? Zyskujemy nowy ekwipunek ze sklepu. Jakieś konie, jakieś niedźwiedzie, różne rzeczy. Sprzęt, tak, zbroje, wszystko to pomoże nam w grze, pomoże nam uzbroić się, pomoże nam pokonać smoka. Każdy z tych sprzętów trafić może w odpowiednie miejsce w naszym ekwipunku. Większość z tych sprzętów potrzebuje odpowiedniego limitu cechy, aby być używana. Cechy podnosimy oczywiście wizytując tutaj różne miejsca na planszy. I tak gramy tura za turą, tura za turą, tura za turą, aż nie pokonamy smoka. Gracze mogą zginąć, to też jest ważne. Gracze mogą zginąć, ale nie umierają na stałe. Gracz, który zginie, odradza się na miejscu startowym. No i może jechać dalej. Tutaj pokażę wam też karty fortun, jak wyglądają. To są różne rzeczy. Niekiedy są to karty dobre dla graczy, robią coś fajnego, dają bonusy, a niekiedy potrafią być strasznie upierdliwe i strasznie graczom zaszkodzić, bo będą gracze tracili różne rzeczy i tak dalej, i tak dalej. Dobra, słuchajcie. Hero Path Dragon Roar, tak wygląda, tak się mniej więcej w niego gra. Podsumujmy to jakoś. No dobra, moi drodzy.
Wiecie już, jak wygląda Hero Path Dragon Roar? Mniej więcej wiecie, jak się w niego gra. Oczywiście nie przedstawiłem wszystkich zasad, bo tego było zbyt dużo. Czas zatem powiedzieć, co sądzę o tej grze. Co mi się w niej podoba i co mi się w niej nie podoba. No i zacznę jak zwykle od tych pozytywnych rzeczy. Podoba mi się pomysł. Fakt, że jest to przygodówka fantazy, w której, okej, mamy jakiś cel, zabić smoka, ale reszta gry jest otwarta w pewien sposób, tak? Możemy iść mniej więcej gdzie chcemy, oczywiście w granicach planszy, tak? W pewnym stopniu. Możemy robić w miarę to, co chcemy, rozwinąć się jak chcemy. Chcemy walczyć z graczami, to będziemy walczyć z graczami. Podoba mi się właśnie pomysł na taką otwartą przygodówkę w trochę staroszkolnym stylu, tak? I to naprawdę ciekawe podejście do tematu. Nie tyle nowatorskie, ale miło, że ktoś do tego wrócił. I według mnie takie gry są potrzebne i fajnie, że Hero Path tą ścieżką stara się pójść. Kolejna rzecz, która mi się podoba, to mechanika lokacji. Znaczy, fakt, że pojawiają się one niby w tych samych miejscach, ale że losujemy je z wora, tak? Losujemy je z wora, więc nie zawsze ta sama lokacja będzie w tym samym miejscu. Podoba mi się fakt, że tych lokacji jest sporo i robią w miarę różne rzeczy. To nie jest tak, że wszystkie, nie wiem, czerwone robią to samo, tak? Tylko inaczej się nazywają i może czasami troszeczkę inaczej trzeba zapłacić. Nie! One mają różne działanie, tak? Więc warto szukać jakiejś konkretnej, jeżeli potrzebujemy coś zrobić. Także lokacje całkiem mi się podobają. Lubię tego typu rzeczy w grach, gdzie mamy różne miejsca, które możemy odwiedzić i dostajemy za to różne profity. To mi się bardzo, bardzo, bardzo podoba. To mam tutaj wypisane. To są karty. Ja szaleję za grami, w których jest mnóstwo rzeczy na kartach. Wydarzenia, sprzęt, czary, przedmioty, coś tam, umiejętności, to można zdobywać i robić swoją postać na tej podstawie. Będę używał tego, będę miał taki czar, to uwielbiam tego typu rzeczy. I tutaj tych kart jest mnóstwo. I robią różne dziwne rzeczy. Od sprzętu począwszy, po czary, przez umiejętności, aż dojdziemy do kart fortuny, czyli tych kart wydarzeń, które mogą być dobre albo złe. Masa kart, masa możliwości i ja naprawdę szaleję za takimi rzeczami. Więc to jest dla mnie cudo, uwielbiam takie karty. Podoba mi się wykonanie, nie w całości, do tego jeszcze wrócimy, ale podoba mi się w pewien sposób idea wykonania tych lokacji, czyli tych, to są chyba grania stosłupy, jak mnie ktoś poprawi, jeżeli mówię źle, czyli takie, wiecie, składamy to i to są takie trójwymiarowe lokacje, ładne figurki, fantastycznie zrobione kostki, chociaż mogłyby być troszeczkę bardziej czytelne, ale poza tym duże, ładne, kolorowe, zrobione bardzo, bardzo estetycznie. I dość czytelna plansza. I karty, tak? Karty wykonane z niezłego materiału, z przyjemnymi, eleganckimi rysunkami na nich w większości. Więc to mi się podoba. No to naprawdę do mnie trafia ta część wykonania. Fajnie jest to też, że Hero Path ma kilka trybów rozgrywki. Znaczy, trzon rozgrywki nadal jest ten sam, tak? Idziemy, rozwijamy się, zabijamy smoka, no ale mamy tę rozgrywkę grupami, mamy rozgrywkę każdy sam i z negatywną interakcją, możemy grać bez negatywnej interakcji. Jest sporo rzeczy, które możemy sobie wybrać, jakby ustawić, podnieść, zmniejszyć poziom trudności. To naprawdę daje radę.
jakby wpisuje się ten, ta mnogość trybów, mnogość ustawień całej gry w tę otwartość rozgrywki, tak? Mamy początek, startujemy tu, zabijamy tego smoka, ale pomiędzy tym będzie działo się mnóstwo różnych ciekawych rzeczy, więc właśnie ta mnogość trybów, które można sobie dostosować, również mi się bardzo, bardzo podoba. No i to są rzeczy, które podobają mi się w Hero Path. Czas na to, co nie bardzo przypadło mi do gustu. I wrócę trochę do wykonania. Bo powiedziałem, że generalnie wykonanie mi się podoba, ale niektóre grafiki są dla mnie nie do przeżycia. Grafiki postaci na kartach, na tych planszetkach postaci, grafiki wrogów na żetonach. To jest... No, nie podoba mi się to, po prostu mi się to nie podoba. Przywodzi mi to na myśl taką fantastykę z lat, nie wiem, 80., rysowaną kredkami przez nastolatków. Nie mówię, że nastolatkowie kredkami w 80. latach źle rysowali, ale no, dzisiaj, kiedy patrzę na gry fantasy, jakby podświadomie oczekuję czegoś innego, czegoś bardziej fantasy, a nie... No ta kreska, te rysunki po prostu mi się nie podobają. Tak? Po prostu mi się nie podobają i patrząc na tego swojego, nie wiem, maga czy giganta, no chce mi się płakać czasami. Także to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, obsługa gry. Obsługa gry, Amerykanie mają na to takie słowo fiddly, zagrzewa, nie wiem jak to po polsku powiedzieć, ale jest taka bardzo niewygodna, bardzo, wiecie, mnóstwo rzeczy trzeba robić. Tutaj ustawiamy jakieś żetoniki. Co chwilę musimy liczyć, ile mamy tej siły. Nie ma jakiegoś znacznika, którym możemy sobie, dobra, mam 13 siły, więc jak będę walczył, a nic się nie zmieni, no to mam 13 siły w sumie, tak? W zasadzie co chwilę trzeba liczyć, może się coś zmienić. Jasne, można pamiętać, ale w tej grze dzieje się tyle rzeczy, że bardzo łatwo, kurde, to ile mnie? Dobra, i liczymy, tak? Irytująca obsługa gry, która przekłada się na kolejną rzecz, która dramatycznie mi się nie podoba. I to jest downtime. Matko jedyna, jak ta gra długo trwa. Ile trwają tury? Po prostu... potrafi to zmasakrować najcierpliwszych. Miewaliśmy gry, gdzie ktoś robił turę i robi. No. Dobra, okej, tu to zrobiłem. Tak, skończyłeś? Nie, to była moja druga akcja dopiero. Nie, no ludzie, tak? Co chwilę coś się sprawdza. Co chwilę coś się robi. Jak zaczynamy coś skombować, jakieś karty, co swoją drogą jest fantastyczne, tak? Bo jakby o to chodzi. Ale jak zaczyna się odbijać jedną kartę od drugiej, coś, tu robię akcję, dzięki, potem to, tu. No matko jedyna, dramatycznie długa gra i ten downtime potrafi po prostu tak zniechęcić, że głowa mała. Także downtime w tej grze jest dla mnie okropny. Momentami autentycznie nie do przyjęcia. Kolejna rzecz. Ta negatywna interakcja, znaczy jakby nie mam problemu, że ona jest, tak, w takiej grze, gdzie jakby jest wyścig w pewien sposób, w jakimś trybie do smoka, no to fajnie, że możemy komuś podstawić nogę, coś zyskać samemu i tak dalej, ale nie podoba mi się, że ta interakcja jest na takiej zasadzie, okej, to ja ci coś robię. No okej, i co, mogę się... Nie bronisz się. Ja ci po prostu coś robię i tyle, bo mam taką ochotę. I ty nic z tym nie możesz zrobić. Nie możesz się obronić, nie możesz oddać, nic. Chyba, że jesteś w tej bezpiecznej lokacji, tak? To wtedy nie mogę ci nic zrobić, ale tak? A wyślę cię na drugi koniec planszy do więzienia goblinów, bo mogę. I ty nie masz nic do gadania. Jeszcze stracisz punkt witalności, a ja zyskam, bo mogę. Irytująca. Naprawdę jakaś taka zupełnie z czapy. Bo możesz. To zrób komuś źle. Fajnie, że jest.
przyjemnie widzieć negatywną interakcję, ale jej sposób podania no, zupełnie do mnie nie przemawia. Kolejna sprawa, postacie. W podstawce są 4 postacie, 2 dodatkowe dochodzą w dodatkach. I to jest jakby cała jedna rzecz, która nie do końca do mnie trafia. Dlaczego wrzuciliście te postacie, dlaczego wrzucono te postacie do dodatków? Postacie w zasadzie niczym się między sobą nie różnią. Niczym. Rysunkiem i dystrybucją cech, startową dystrybucją cech i złota plus jedzenia, która jest zapisana w instrukcji. Koniec. Żadnych specjalnych zdolności, nic. Jasne, w dodatkach dochodzą nowe mechaniki. W czarodzieju są to kości ognia i lodu chyba, albo ognia i błyskawicy. A w gigancie są to kości sojuszników. Ale to wszystko jest na kartach, które tam dochodzą i które nie są w żaden sposób związane z tymi postaciami. To nie jest tak, że karty sojuszników może mieć tylko gigant, a karty, które dodają kości ognia, może mieć tylko mag. Nie. One tam przyszły, fajnie, że przyszły, super, że przyszły. Ale poza tym, jakby te postaci, to jest dokładnie to samo. Co więcej, ta startowa dystrybucja cech jakby nie ma większego znaczenia, bo wszyscy dążymy do tego w jakiś sposób, że wyrównujemy te cechy. Chcemy mieć dobry sprzęt, musimy mieć większą, nie wiem, wiarę, tak? Albo więcej skilla, albo więcej magii. Już zupełną dziwną rzeczą są różnice na starcie w punktach życia. Bo niwelowanie punktów, różnicy w punktach życia to jest jedna akcja. Tak? Jedna akcja, przy której się leczymy. I tyle. Zaczynam z 3 punktami życia. Och nie, moją pierwszą akcją będzie odpoczynek, już mam 5. Bo te 3 to nie był mój, przepraszam, max, że musiałem zdobyć dodatkowe punkty, tylko po prostu zacząłem z 3. Mam 5. I jeszcze rzucam kością, więc może dostanę jakiś skarb, może dostanę złoto. Czego tu nie robić? No kurczę. Więc w ogóle dziwna, masakrycznie dziwna rzecz, jeżeli o to chodzi. I te całe różnice. No nie podoba mi się to. Naprawdę mi się to nie podoba. Instrukcja. To jest kolejna sprawa. Widać, że ta gra była robiona przez kogoś, kto włożył w to całe swoje serce, wiedział, co chce zrobić, wiedział, jak chce zrobić, i ktoś, kto pisał instrukcję, wiedział, jak się gra, do tego stopnia, że pisząc instrukcję nie zawarł po pierwsze odpowiedzi na pewne pytania, nie uściślił pewnych rzeczy, które dla niego wydawały się oczywiste, bo on je wymyślił, więc oczywiście, że one tak działają. No nie dla wszystkich są takie oczywiste. Dla mnie niektóre rzeczy nie były oczywiste, jak na przykład to, czy tratwa się porusza i zostaje na rzece. Nie tylko ja miałem taki problem. Nie było tego w instrukcji. Było jeszcze kilka innych rzeczy, które nie do końca były w instrukcji określone. No i był z tym pewien problem, tak? I sam skład instrukcji, to jak ona jest podzielona, to jakie rzeczy następują po sobie, gdzie szukać pewnych, wiecie, informacji. Okazuje się, że niektóre rzeczy są opisane nie tam, gdzie chcielibyśmy je zobaczyć, na przykład jak się ruszyć przy pomocy balonu. Szukasz w ruchu? No nie, jest na samym początku, gdzie jest informacja o tym, że są różne rodzaje pól na planszy. Ta instrukcja nie jest najlepszą instrukcją, jaką czytałem. Pozostawia wiele miejsc, w których należy się czegoś domyślić i czasami można się domyślić źle i schrzanić sobie sporo rozgrywki. I bodaj największy mój zarzut, rzecz, która niemalże kiedy ją znalazłem, niemalże spowodowała, że już nie chciałem siadać w ogóle do tej gry. To jest fakt, że mamy wielką, złożoną grę, w której rozwijamy się, aby zabić smoka,
podróżujemy, przeżywamy przygody i możemy to zrobić w ciągu pierwszych dwóch tur. W ciągu pierwszych dwóch rund jesteśmy w stanie pójść i zabić smoka. Tak, bo na początku mamy draft sprzętu i przy szczęśliwym drafcie sprzętu, tych kart startowych, mamy szansę na zabicie smoka. Na dzień dobry. I ja nie mówię o tym, że to jest szansa w stylu, okej, idę, na pewno go zabiłem, tak? Jestem tak wypakowany, że on nie ma szans. Jasne, nadal mam szansę przegrać, ale to chyba nie o to chodzi w takiej grze, żeby na dzień dobry, po rozdaniu sprzętu startowego, pójść i mieć szansę klepnąć tego smoka. Swoją drogą, kolejna rzecz, która gdzieś tam mnie drażniła z tym smokiem, to fakt, że jak spojrzy się na rozpiskę potworów, to smok jest o jeden punkt siły silniejszy tylko od najsilniejszego zwykłego potwora. No, trochę to takie jak dla mnie dziwne. Tak? Mamy wielkiego, strasznego bossa, który jest o tyle tylko silniejszy od najsilniejszego, zwykłego stworka. Dziwne, dziwne, mega dziwne. Także to są rzeczy, tak patrzę, co miałem jeszcze zapisane, to wszystko w sumie. To są rzeczy, które w Hero Path Dragon Roar nie do końca mi się podobały. I teraz czas na magiczne trzy pytania i trzy odpowiedzi. Pytanie numer jeden. Jak chętnie znowu usiądę do Hero Path ubrane w moją BGG-ową ocenę? I słuchajcie, nie podoba mi się w niej mnóstwo rzeczy. I to są rzeczy, które mnie maksymalnie drażnią, ale muszę wam powiedzieć, że ta gra to jest trochę moje takie guilty pleasure, tak? To jest taka gra, która jest dla mnie szóstką. A będę musiał mieć naprawdę dużą ochotę dokładnie na Hero Path, żeby do tego usiąść. Będę wiedział, że będą mnie wkurzały pewne rzeczy, że będę się irytował, że losowość, bo też o tym nie wspomniałem, tam przerzucamy kostkami co chwilę, tak, na atak i na te rzeczy, więc losowość potąd. Trzeba po prostu sobie policzyć. I będzie mnie to irytowało. I będę się wkurzał. Ale gdzieś jednak to cała ta zabawa z bieganiem, odkrywaniem żetonów, potworów, zbieraniem kart, z zagrywaniem tych eventów, które mogą narobić niesamowitego bałaganu, gdzieś jednak będzie mnie bawić. I będę się zżymał, że w to gram, ale raz na jakiś czas, jako takiej właśnie guilty pleasure, gra, której się trochę wstydzę, że gram, ale sprawi mi frajdę, to ewentualnie zagram. Dlatego szóstka. Ale nie więcej niż cztery osoby. Nie, po prostu pięć albo sześć osób. Nie. Za długie. Nie. Jasne, będę korzystał z dodatków, jeżeli już, ale nie. Oczywiście nie będę biegał, proponował Hero Path, bo nie jestem takim aż masochistą. Jak ktoś będzie chciał zagrać, to się mocno, mocno zastanowię. No i jak będę miał dużą ochotę, to zagram. Ale jeżeli wy się nad tym zastanawiacie, to gdzieś wypróbujcie, bo naprawdę... Wiecie co? Kiedyś mówiłem, że takim naturalnym drugim krokiem po talizmanie powinien być Runebound. Druga, trzecia edycja, tak? Ale teraz patrzę, że Hero Path, Dragon Roar, to jest rozwinięcie talizmana. Jest taki drugi krok po talizmanie, gdzie sporo mechanik zostaje bardzo podobnych, jakby operujemy na bardzo podobnych zasadach, no tylko nie ma, wiecie, lewo, prawo, rzut kostką na to, ile się ruszamy, ale tu gdzieś mamy większą kontrolę. I to jest taki talizman 2.0. Także szóstka ode mnie. Muszę mieć straszliwą ochotę, żeby w to zagrać. Tak naprawdę musi mnie przycisnąć na Hero Path. Nie wiem, kiedy mnie to by znowu tak przycisnęło. Na razie musiałbym na pewno odpocząć. Szóstka.
Pytanie numer dwa. Czy kupiłbym Hero Path Dragon Roar, gdybym nie dostał go do recenzji? Nie. Znalazłem w jednym sklepie w Polsce za 400 zł grę z dodatkami? Nie. Nie, nie kupiłbym. Wiedząc, jak się w to gra, wiedząc, że to byłby jeden z naczelnych pułkowników, który byłby wyciągany raz na 100 lat, byłby, ale Mage Knight? Anyone? To nie, nie kupiłbym. Nie, po prostu nie. Po prostu nie. I pytanie numer 3. Czy zostaje w mojej kolekcji? Niekoniecznie. Znaczy, nie będzie to gra, której się będę próbował aktywnie pozbyć, tak? Zabierzcie ode mnie Hiropa, bo nie chcę. Nie. Ale spokojnie będę ją na jakichś mathandlach pewnie oferował, będę coś szukał, będzie oferowana jako jakiś część wymiany. No bo to, że zagram w nią, jak będę miał wielką, wielką ochotę, to nie znaczy, że będę ją trzymał specjalnie na tę ochotę. To mniej więcej tak, tak wygląda. Także nie, raczej nie zostanie w mojej kolekcji, raczej będzie z niej wyjeżdżała. No dobra, słuchajcie, i tyle jeżeli chodzi o Hero Path. Dzięki wielkie, że nadal tu siedzicie, oglądacie i wytrzymujecie. Jak zwykle, lajkujcie, komentujcie, zaglądajcie na Facebooka i na Instagram, linki są w opisie do tego materiału. Jeżeli podoba wam się to, co robię, to po pierwsze głoście dobre słowo o moim kanale, po drugie, jeżeli mnie nie subskrybujecie, to zasubskrybujcie, was to nic nie boli, ja się po prostu będę cieszył i tyle, tak? A wy może będziecie dostawać powiadomienia o nowych materiałach, więc takie trochę win-win, tak? Kliknięcie, tyle. A jeżeli bardzo wam się podoba to, co robię, tak wiecie, to zajrzyjcie na mojego Patronite'a, link jest tu, link jest w opisie, może wesprzecie mnie w ten sposób, wiecie, Bahama, te sprawy, to sami rozumiecie. Ale również zachęcam was bardzo mocno do tego, aby zerkać do innych ludzi robiących recenzje. Tych, którzy robią wideo, tych, którzy robią podcasty i tych, którzy piszą blogi, bo warto dowiadywać się o grach planszowych z różnych źródeł, a nie tylko ode mnie. Ja się czasami mogę mylić. Raz na 200 filmów, ale wiecie, mogę. No a przede wszystkim, już zupełnie przede wszystkim namawiam was do tego, żebyście grali w planszówki i namawiali innych do grania, rozpowszechniali nasze hobby, bo to jest fajna rzecz, tak spędzać czas ze znajomymi, z innymi ludźmi. Tyle na dzisiaj, do zobaczenia.